Siemano widzowie, witam was bardzo serdecznie, to jest kolejny odcinek na tym kanale, słuchajcie, witam was najserdeczniej, zobaczcie co my tutaj mamy. W dzisiejszym odcinku nie ma tutaj skina żabki Dave'a, nie ma i nie będzie dzisiaj, ponieważ dzisiaj robimy trolla, że jestem klaunem, to w Minecrafcie, w Palionowie, moi drodzy, tego trolla będziemy robić naprawdę zaawansowanie. Zaawansowanie. Musimy przede wszystkim przygotować sobie zaraz jakieś tabliczki. Jednak na sam start zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Trzy ostatnie osoby, które zostawiły lajka bądź zaobserwowały mój profil na Instagramie, są na ekranie. Chcesz się pojawić, no to wbijaj właśnie do opisu na Instagrama. Warto, naprawdę warto. A teraz rozpoczynamy, moi drodzy, odcinek. Słuchajcie, robimy trolla takiego, ponieważ Bzyku obecnie ma sojusz z właśnie tym klaunem. Więc słuchajcie, średnio byłoby go wystraszyć tym, prawda? Więc zrobimy tak, że mu się po prostu pokażemy, zaczniemy z nim konwersować i odkryjemy wszystkie tajemnice. Wszystko, co mamy wiedzieć odnośnie właśnie tego klauna, tak żeby nam wszystko pokazał, jakieś wszystkie sekrety. Słuchajcie, no to jest naprawdę mega ważne. Wydaje mi się, że to będzie fajny pomysł. Pisaliście właśnie, żeby zrobić trolla właśnie, że jestem tym Penny Wise'em, ale stwierdziłem, że warto poczekać. Warto poczekać do momentu kulminacyjnego naszej sprawy na Palionowie i teraz to wykorzystać, żeby tego, wiecie, nie robić tak na zwałę. Więc jestem dzisiaj tutaj przed wami. Potrzebujemy, widzowie, jedną rzecz z naszego domku, a mianowicie tabliczki. No, wgrałem tego skina, wysłaliście mi go w komentarzach, więc bardzo wam za to dziękuję, że go udało wam się idealnie odwzorować. Chyba właśnie tak wygląda Penny Wise na właśnie naszym serwerze. Dobra, mamy tutaj 9 tabliczek. Tabliczki nam są potrzebne po to, żeby po prostu konwersować, tak, z Bzykiem, ponieważ nie będziemy w stanie pisać z nim na czacie, tak, ponieważ będzie widać nasz nick. Jedyne co mogłem zrobić, no to usunąłem nick z nad głowy, więc nie widać, no i po prostu będziemy musieli pisać przez tabliczki. No niestety nie zawsze tak, jak robi to Pennywise. Więc widzowie, lecimy z tematem, lecimy w tym momencie do Bzyka. I ja mam w sumie taki mały plan, żeby na początku, wiecie, pokonwersować z nim normalnie. W sensie na początku to my pijemy, potem na niewidzialność. Po prostu na niewidzialności będziemy z nim konwersować, później wypijemy mleko. Więc no, na niewidzce porozmawiamy i bo wiecie, zadajmy jakieś pytania, zgadnij kim jestem, nie? Wiecie, takie rzeczy, żeby się po prostu czegoś dowiedzieć, nie? W sensie to po prostu potrolować, tak? Na początku trolujemy, później się pokazujemy i odkrywamy wszystkie sekrety tego klauna. Jest w ogóle, moi drodzy, tak ciepło u mnie. Ja nie wiem, czy u was jest też tak ciepło, ale ja się duszę. Ja nie potrafię nagrywać, ale dobra, słuchajcie, jest. Czekajcie, bo on jest tutaj, dobra, musimy uważać, okej, dobra, widzimy go. I lecimy z temacixonem, słuchajcie, dobra, on stoi teraz w miejscu i wiecie co, zrobimy tak, podejdę do niego i postawię mu przed twarzą tabliczkę. Jakoś to trzeba rozegrać, tak wiecie, tak, czekajcie, uderzę go, dobra, lecimy. Okej. Kto to jest, ej, chwila, kto to jest, zaraz, co to jest za tabliczka, WTF? Witaj, halo, kim ty jesteś? Pokaż się, ty człowieku zły, najgorszy. Co tutaj robisz? Halo, pomocy, kim ty jesteś? Gdzie ty jesteś w ogóle? O, ty tabliczko jedna. Ja ci dam, dobra, tak być nie może. No, pokaż się, co? Chcesz się bić? Ej, co? Co to jest za tabliczka w ogóle? Ja, pokaż się, co może być? Jesteś głupcem. Co? Zaraz, kto tak napisał? Nie, dobra, jeszcze raz tak ktoś napisze, dobra, ja ci pokażę, no pokazuj się w tej chwili. Ja ci pokażę tutaj zaraz. Rozwalę cię z tego mojego siekiery. Na kolana, na kolana, dobra, chyba nie, na kolana, gdzie ty jesteś, dobra, pokaż się, ty będziesz zaraz na kolana tutaj krękać, jak się zaraz przywalę z mojego młota największego, najgroźniejszego. Nie masz opcji, że mnie tutaj wykiwasz. Czy ty wiesz, z kim rozmawiasz? No dobra, no pewnie wiem, dobra, no mogę, ja myślę, że ja wiem, z kim rozmawiam. Dobra, no pokaż się, już nawet nie musisz tutaj, pewnie to jest Szybson, albo pewnie Dave. No już raz, dwa, pokazuj się w tej chwili. Szybson, Dave, raz, dwa, czekaj, co to za tabliczka, no, ja ci dam tutaj zaraz. Proszę, nie masz ze mną szans, co? Dobra, to się pokaż, dawaj na solówę, ty siaku najgorszy, w plecie i w ogóle buraku i co to za drzwi mi stawiasz? Przestań mi tutaj stawiać tabliczki wszędzie, to ten dom zostanie zniszczony. Co? Nie, czekaj, to jest Dave, dobra, Dave, nie niszcz mi tego domu, Dave, gdzie dobra, ty jesteś? Proszę mnie, pomocy! Nie, co tam mam być? Dave, gdzie ty jesteś? Halo, pomocy! Halo, co? Panie Pennywise? O nie, zaraz, czy mi się wydaje? Panie Pennywise, czy pan Pennywise przed chwilą właśnie pisał te tabliczki? O nie, no mam nadzieję, że to nie był pan Pennywise, o nie, no głupcze, ja powiem, o nie, panie Pennywise, nie, ja naprawdę, zaraz, nie, to tak nikt nie miał być, czekaj, panie Pennywise, ja nie chciałem, co ja mogę zrobić? O, ja cię kręcę, ja nie wierzę, panie Pennywise, ja przepraszam, nie, pomocy, proszę, nie zabijaj mnie, nie każ mnie tutaj strącić gdzieś do jakiegoś piekła, ja nie chcę tam iść, pomocy, pani Pennywise, proszę, nic mi nie rób takiego, zaraz tutaj piszesz, zaprowadź mnie w jakiś sekret,
No nie wiem, ale... No dobra, dobra, ale w jaki sekret mam cię zaprowadzić? Sekret Palionowa? Dobra, już cię tutaj zaprowadzą. Czekaj, sekretem Palionowa. Chwila, co by mogło być? Pomyślmy. Sekret Palionowa. Zaraz, ja cię kręcę. Ja nawet nie wiem, jakie są sekrety. No sekret jest taki, zaraz. Może jakąś... Nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia, jaki może być tutaj sekret. Ja nie znam żadnego sekretu na Palionowie. Nikt mi nic nie powiedział, powiem ci. Ale wiesz co, nie wiem, no może ci pokażę tutaj. Bo tak naprawdę, czekaj, gdzie ty jesteś tutaj? O, ja cię kręcę. Nie znam żadnego sekretu na Palionowie. Ja nie mogę. Panie Pennywise, chwila. Idę do ciebie. Czy tu coś napisałeś? Halo? Teraz musimy dodać, żeby... O, przeczytał? Bo nie pamiętaj, skupcie cokolwiek na Dave'a albo Tosta. Jasne, to czekaj, ja ci powiem. Dobra, już ci mówię, jak robimy, czyli co? Czyli coś na Dave'a, sekret Dave'a albo Tosta. Dobra, panie Pennywise, ja ci coś chcę pokazać. Dave i Tost, oni tutaj mieszkają, nie? Mieszkają sobie tam. I teraz tak, oni mieszkają w tej zatoce, słuchaj. Ja słyszałem, że Dave ma taką dużą chatę, nie? I on ma jakieś takie długi. Ja pomyślałem, słuchaj, że jego sekretem jest to, że moglibyśmy go okraść. I wtedy on by musiał pójść do więzienia, słuchaj, klaunie. I on by już nie mógł tutaj nic zrobić. Co ty na to? Że on by był obezwładniony. On by nic nie mógł robić i byś przejął tą chatę, słuchaj. Ja bym też przejął tą chatę i byśmy razem w tej chacie mieszkali. Co ty na to? Bo ty mieszkasz w takiej czarnej chacie w ogóle. Jaki długi on nie ma długów? No jak nie ma? Jak on tam... Ja słyszałem, że on musi... Jak? Ale czekaj. Oj, klaunie, skąd ty wiesz, że on nie ma długów? Chwila. Nie wiem, może ty taki dobry jesteś, że ty wszystko znasz. Ja cię kręcę, ty to dobry jesteś. Ty to musisz naprawdę obserwować te Palionowo od naprawdę długo. Jestem wszechwiedzący. Klaunie, ja wiedziałem, że ty masz tutaj nadludzkie moce, ale żeby aż tak, ja nie mogę. Dobra, ja tutaj, no w każdym razie, to ty skoro taki dobry jesteś, to ty powinieneś wiedzieć wszystko. Tak naprawdę ja nie wiem za dużo. Ja wiem tylko tyle, że no temu Dave'owi to trzeba zniszczyć tą chatę. Ja bym mu zniszczył, bo ta chata wygląda, no, za dobrze się ma. Jeszcze mi chce zniszczyć chatę. Jesteś tępa parówa. Czemu panie Kram jestem tępa? Ja nie chciałem i przepraszam. Nie, dobra, ja nie chciałem. Co mam zrobić, żebym nie był tępą parówą? Proszę, powiedz mi, jak mogę jakieś cokolwiek zrobić, jakieś zadanie czy coś? Głupia masa. Nie, panie Kramie, przepraszam, ale proszę, nie bij mnie. Nie rób mi nic, proszę, ja jestem za młody, żeby umierać. Ja nie chcę tutaj nic zrobić. Ja jestem tutaj, powiedz mi, no co ja mam zrobić? Trzeba ci coś dać? Mogę ci dać mojego ziemniaka pieczonego, coś do jedzenia, albo cokolwiek. Mogę pójść wykopać, jakieś narzędzia zrobić. Co chcesz, to zrobić. Masz zadanie zniszczyć swój domek. Chociaż trochę. Co? Jak to mój domek? Ale chwila, ale to tak naprawdę, no ja nie mam swojego domku, bo to jest domek Dave'a tak naprawdę zabrany. No i ale dobra, no chyba chwila, ten domek, przy którym byliśmy, zaraz. Chyba nie ten drewniany. O nie, klaunie, proszę, tylko nie to. Dlaczego mój domek? O nie, już idę, przepraszam. Już idę, spokojnie. Ja idę tutaj, ty mnie nie musisz tutaj pobijać. Ja jestem tutaj, tak jak powiedziałeś, tak zrobię wszystko. Ten domek mam zniszczyć, tak? No proszę, tylko nie on. Klaunie, to chyba nie jest mój domek, prawda? Bo to Dave wziął i to już nie jest mój domek. Dawaj. O nie, klaunie, dlaczego mi to robisz? Dobra, niszczę. Nie, dlaczego? Nie chciałem tego zniszczyć. Dlaczego to muszę niszczyć? O nie. No i koniec. I mam jeszcze niszczyć. Nie, pomocy, klaunie, już nie chcę. Ała, przestań mi bić. Już. Ach, pomocy, ja muszę stąd uciekać. Nie, klaunie, nie bij mnie. Pomocy, co ty robisz? Panie klaunie, proszę, nie rób mi tak. Ja cię kręcę, co ty mi zrobiłeś? Już biję tutaj, już zniszczę ten domek, tego przestań mi bić. Co się stało? Jak to, halo? Co ty pisze? Wystarczy, dobra, już. Jasne, o tutaj, co ci zrobić? Może jeszcze jakąś rzecz czy coś? Nie wiem, cokolwiek byś chciał, to jestem tutaj, pomogę ci powiedzieć, jesteś tempo masą. Jak to? Halo, co ty mówisz do mnie? Dlaczego, klaunie? Ale jaki jest powód tego? Halo, dlaczego? Co ja zrobiłem złego? Co ja zrobiłem nie tak? Powiedz mi, muszę to wiedzieć. To żebym się poprawił, jak nie mogłeś się nie skapnąć. I co? Zaraz, klaunie. Cześć, odbutuję się. Halo! Co? Zaraz! No nie! Nie, Dave, ty siusiaku! Jakie ty siusiaku! Jakie ja nie mogę! Jakie ty jesteś głupi! Nie, ja w to nie wierzę. Jak ja się mogę na to nabrać? Co? Nie, to jest twój koniec. Jakie ty jesteś głupi! Nie żyjesz, dobra, stop, o Jezu Święty! Nie wierzę, że ty masz sojusz z tym klonem i tym, w to uwierzyłeś, nie? Dobra, wiesz co, jakiś sojusz? Ja po prostu, wiesz co?
co? Aż szkoda gadać, dobra, idź, za debil. O, ten twój klan w ogóle nie jest straszny, ja nie wiem, jak ty mogłeś w ogóle, a co za debil, że się tutaj nam... Dobra, ja ci dam, jeszcze zobaczysz, pożałujesz, że zadzierałeś tutaj z Pennywise'em, że się przebierałeś za niego. Ta, pożałuję, pożałuję. Jeszcze się okaże, dobra, ja stąd uciekam, bo Pennywise zaraz się ukaże, ukaże tak, cię Pennywise. Tak, ukaże się Pennywise, tak. Ta, na pewno, na pewno, we hopie. Widzowie, to jest jakiś żart. A ukaże się Pennywise, ciekawe, jakim cudem on by miał się tu w ogóle ukazać. Boże święty, co za w ogóle hop. Nie wiem, że... Ej!